Pozwólcie, że dzisiaj będziemy kontemplować temat kobiecości oraz męskości. To jest taki temat, który myślę, że nurtuje wszystkich, ponieważ jest to poniekąd podstawa naszej egzystencji. To, czy jesteś kobietą, czy jesteś mężczyzną, definiuje praktycznie wszystko w swoim życiu. Jak się czujesz, jak definiujesz siebie. Jak funkcjonuje twoje ciało, jak spoglądasz na rzeczywistość, jak dokonujesz interakcji z innymi ludźmi, jak czujesz się sam ze sobą w swoim własnym ciele, jak doświadczasz emocji, jak doświadczasz intelektu, jak rozumiesz uczucia, jakie są twoje potrzeby i takie główne motywacje w życiu. Może wydawać się to taki temat nieduchowy, albo trochę tabu, albo trochę kontrowersyjny. Ale osobiście uważam, że jest to dość ważny temat do przemyślenia dla samego siebie, żeby odsunąć na bok trochę te założenia czy przypuszczenia, które zapożyczyliśmy ze społeczeństwa, z podręczników, z wiedzy, z psychologii, z nauk, żeby samemu przyjrzeć się sobie i przekonaniom na swój temat. Co to znaczy być kobietą? Co to znaczy być mężczyzną? Wiecie, w naukach hinduistycznych kobiecość często jest utożsamiana z tematami kreatywnymi albo z przejawem kreatywności. Kobiecość to jest ta część zamanifestowana we wszechświecie, ta, która się zadziała, cała materia. Wiecie, jak z języka angielskiego matter, tak? Rocznie przypomina to słowo mother, jak matka, materia, matka. I to jest wszystko to, co ma jakąś formę, jakąś taką substancję, której dotykamy na co dzień. No i w kontraście mamy ten temat męskości, mamy męskość. To jest często związane z formułowaniem się wzorców albo koncepcji. Z języka angielskiego mamy słowo pattern albo paternity, tak? Czyli ojcostwo albo wzorzec. I mamy coś, co jest ukształtowane we wszechświecie. Czyli mamy jakąś substancję, która istnieje i coś, co tą substancję kształtuje. I tu mamy taki wzorzec właśnie hinduski. Mamy też z mitologii koncepcję logosu, czyli tej energii wszechświata, która wywołuje pojawianie się idei, albo koncepcji, albo czegoś, co pcha to wszystko do przodu. Ale mamy też symbol Gai, czyli ziemi, czyli takiej podstawy życia, czegoś, z czego wszystko wyrasta. Wiecie, bo na pewnym polu wszyscy pochodzimy z jednego źródła, nie? Tak jakbyśmy wszyscy pochodzili z jednej kosmicznej pochwy. Jakby to może zabrzmieć tak śmiesznie, nie? Ale gdybyśmy tak cofnęli się w czasie do przeszłości i tak myśleli o naszych wszystkich przodkach, skąd pochodzimy. Tak byśmy się cofali, to w pewnym momencie doszlibyśmy do takiego wniosku, że pochodzimy z jednego źródła, nie? Jakby z jednego miejsca. Więc nawet jeżeli każdy z nas ma inną matkę, to tak pierwotnie możemy powiedzieć, że ta matka jest jedna. I ten ojciec, który to wszystko stworzył, też jest jeden. A nawet gdybyśmy zagłębiali się w to jeszcze głębiej, moglibyśmy dojść do wniosku, że ojciec i matka
są w zasadzie jednym. Mamy matko ojca, albo ojcą matkę. Nawet jeżeli brzmi to dosyć sprzecznie, to tak po prostu jest, nie? Albo w taoizmie mam ten symbol yin-yang. Ta symbolika też odzwierciedla właśnie tą podstawową strukturę życia, rzeczywistości. I tego, jak czujemy się na co dzień, jako ludzie, bo przecież każdy z nas ma tą część kobiecą i męską. Nawet jeżeli biologicznie jesteśmy uwarunkowani, faceci, żeby być bardziej męscy, kobiety, żeby być bardziej kobiece. Wiecie, nie potrafię jednak pozbyć się trochę tego poglądu, że kobiety zawsze kojarzą mi się z chaosem, ale też z radością, z ekspresją, dobrą zabawą. A mężczyźni kojarzą mi się z taką postawą stoicką, trochę bezwzględną, ale też z praktycznością, ze strukturą, hierarchią, takim porządkiem. To nie znaczy, że któreś cechy są lepsze, któreś są gorsze, bo w życiu potrzebujemy tego i tego, bo jakby wzorzec bez materii jest pusty. A materia bez wzorca nie ma pojęcia, o co w niej chodzi. Więc tak w zasadzie obydwie części się uzupełniają. I są nam bardzo potrzebne, są nam bardzo potrzebne w życiu i to jakby widać to na co dzień, nie? Może mieliście jakieś takie doświadczenia, że tak energetycznie wyczuwaliście drugą płeć. Może czuliście energetycznie kobietę, czuliście energetycznie mężczyznę i nawet nie mieliście w głowie idei, takiego przemyślenia. Czy ta osoba do mnie pasuje? Czy to jest ta właściwa osoba? Ale coś jednak sprawiało, że po prostu coś was ciągnęło, nie? I to nawet nie jest racjonalne. Nawet faceci, jak nieraz myślą, że są tacy racjonalni, to nie. Jakby nie do końca tak jest. Jakby to też, jakby wydaje mi się, że to jest troszeczkę też taka zagwozdka, taki problem, co było pierwsze, jajko czy kura, nie? Jakby co było pierwsze, emocja czy myśl? Myśl czy emocja? Ja uważam, że jednak zawsze pierwsze są emocje, potem są myśli. Ale dla nas jako świadków tego doświadczenia widzimy to jako emocję myśli, czyli widzimy myśli i emocje w jednym. Jakbyśmy dostrzegali to i to. To szczególnie widać, jak się ćwiczy uważność. I wtedy można dostrzec ten początek, jak w naszej głowie narastają myśli i narastają emocje. I zanim nami zawładną, czy nasz umysł się kompletnie z nimi zidentyfikuje, to już można dostrzec i rozpoznać, co się tam dzieje w głowie. Jaka jest zawartość naszej myśli, bo zawartość naszej głowy. Jak to się przeplata i uzupełnia. To jest też ciekawy temat, że kobiety biologicznie czują, że chcą mieć dzieci, nie? Ja też nie twierdzę, że wszystkie kobiety jakby... Chcę tu uniknąć trochę generalizacji, ale coś tak jest, nie? W naszej biologii, że kobiety chcą mieć dzieci, a faceci też nie zawsze. Kobiety też nie zawsze, ale jakby z rozmów i z takich doświadczeń też osobistych zauważyłem, że często kobiety bardziej chcą mieć dzieci niż mężczyźni. I coś tam się jednak zadziewa w tym związku, że kobieta zaczyna inspirować mężczyznę, tak? Czy trochę tak, nie wiem, wpływać na jego ocenę rzeczywistości, że on dostrzega tą wartość tego, żeby te dzieci mieć.
No to też jest takie pytanie, nie? Czy warto jest mieć dzieci? Czy warto jest mieć rodzinę? To bardzo osobisty temat. Pozwólcie, że zostawię go dla każdego z was osobno. Ale coś tam jednak jest, nie? Że jakby siebie inspirujemy i się dopełniamy. I też w pewnym sensie pozwalamy sobie przeżyć to życie w takim poczuciu, że to ma dla nas jakiś sens, jakiś kierunek. Że jednak nie siedzimy w nihilizmie, w duchu czy rozpaczy, ale razem przeżywamy te wspólne chwile. Czasem trudne, czasem fajne, radosne. Mucha mi tu lata. Też jest przejawem kosmosu. I idziemy dalej, nie? Jakby to też jest kwestia tego, że jakby w związku nie da się być sklejonym na zawsze, nie? Jakby nie da się być drugą osobą cały czas. W takim sensie, że nie przebywasz z drugą osobą 24 godziny na dobę. I nie jesteś z tą osobą cały czas. I wydaje mi się, że zarówno mężczyźni, jak i kobiety mają taką zagwozdkę pod tytułem, co facet sobie o mnie myśli i co ten facet robi ze swoim życiem, gdy ja nie mam z nim kontaktu. Tak? I o czym on wtedy myśli. I mężczyźni też mają tą zagwozdkę. Co ta kobieta myśli, gdy jest sama ze sobą, czy co ona tam robi, jak z nią rozmawiam, jej nie ma, nie? Więc jakby z pewnego punktu widzenia zawsze będziemy dla siebie taką zagadką, taką tajemnicą, nie? Taka zagadka, taka tajemnica. I to jest też, wiecie, takie... Nie wiem już, czy to kulturowo, czy to po prostu tak wewnętrznie, ale w tej chwili czuję, że to takie moje wewnętrzne jest, że wiecie, mężczyzna to taki trochę artysta, nie? On musi mieć swoją misję, on musi mieć swoją wizję, on musi działać, on musi zmieniać świat, on musi trochę walczyć. On musi iść i zdobywać. A kobieta... No właśnie, i tu mam problem, bo jakby teraz mogę powiedzieć jakąś głupotę, bo nie chcę, jakby nie chcę się wypowiadać za kobiety, ale może tak, powiem, jaki jest mój pogląd na ten temat, a może potwierdzicie, może zanegujecie, whatever, ale nie strzelajcie do mnie, proszę, za to, co powiem. Jakby kobieta szuka szczęścia w relacjach. W połączeniu i bliskości z naturą, taką prostotą bycia i prostotą codzienności. Szuka też pozytywnych doświadczeń. Pozytywnych doświadczeń, które dadzą jej poczucie bezpieczeństwa, poczucie przynależności. Takie bezpośrednie doświadczenie, że jest jej dobrze. I kobieta często jakby nie jest w stanie tego zakomunikować tak, w takim sensie racjonalnym, ideologicznym, tak? Ale jest w stanie opisać po prostu to w taki sposób, jakby mówiła o doświadczeniu, na którym jej zależy. I to też jest taka podstawowa, wydaje mi się, różnica, że kobiety, gdy coś opisują, to skupiają się na emocjach i doświadczeniach, a my, faceci, gdy coś opisujemy, to skupiamy się na rzeczach i na ideach. Jakby jakieś poszczególne nas interesują obiekty, rzeczy i idee same w sobie, a kobiety opisują emocje i doświadczenia. Jakieś doświadczenia, które miały z innymi ludźmi, doświadczenia, które miały same ze sobą. Jakby, ja wiem, że to na pewnym polu się miesza i wyrównuje, nie? Jakby. Ale
po części są te różnice i można je dostrzec. Ja myślę, że to jest po coś. Jakby to jest po coś. To jest po coś. To jest, wiecie, jak ta podstawowa zasada życia, nie? Podstawową zasadą życia, powiedzmy, jest kontrast, czyli dualizm. Że mamy jedno i mamy drugie. Mamy męskość, kobiecość, dzień i noc, ciepło, zimno. Jestem ja, jesteś ty. Jest nasze ego, jest świadomość. I myślę, że to ma jakby bezpośredni z tym związek, bo czy to nie jest dziwne, nie? Jakby ten dualizm występuje wszędzie, nie? Ale tą podstawę, dualistyczną podstawę, to my mamy już w sobie zawartą. Jakby my nie musimy tego szukać nigdzie. Jakby to już samo to, że istnieją dwie płcie, a nie na przykład osiem, nie? No ja już tam pomijam kwestie LGBT i jakby tam inne tematy, nie? Jakby nie chcę się w to zagłębiać też. Ale wiecie, to jest podstawa naszej egzystencji, nie? Jakby my tym żyjemy, my tym oddychamy, to jest podstawa naszego funkcjonowania. I wiecie, i też jakby trochę czuję się wewnętrznie rozczarowany, że to jest tak powierzchownie omawiane w dzieciństwie, nie? Jakby mamy biologię, reprodukcję, są chłopcy i dziewczynki, kobiety mają pochwy, mężczyźni mają penisy, robimy dzieci, pach i tyle, nie? Jakiś tam może prosty model rodziny na WOS-ie i... Nawet wydaje mi się, że księża w kościele nie wiedzą, jak o tym rozmawiać. Już tam... Też nie chcę się zagłębiać w te tematy, ale... Jakby wydaje mi się, że brakuje nam takiej podstawowej wiedzy na temat kobiecości i męskości. I to jest temat, który ja zgłębiam bardzo... Od bardzo dawna i... Znaczy, co ja mówię, od bardzo dawna? Od dawna, tak myślę, ale coraz głębiej. I też zauważyłem, że zgłębianie tego tematu nie tyle polega na tym, żeby zdobywać nową wiedzę, ale wyzbywać się tego, co już mi powiedziano, żeby zacząć doświadczać tego, czy przeżywać to, czy rozumieć to przez siebie dla siebie, tak jakby po swojemu, nie? Zauważyłem, że to ma dużo większą wartość niż to, co mi powiedziano na ten temat. Jakby wiecie, doświadczenia w związku, rozmowa z przyjaciółką. Mówię tutaj ze swojej perspektywy, jestem mężczyzną, tak? Rozmowa z mamą, z siostrą. Jakby to uczy mnie więcej o kobiecości niż czytanie w podręcznikach. Aczkolwiek dobra, przesadzam teraz. Jednak czytanie też ma sens. Też rozwija, nie? Rozwija intelekt. I pozwala zwracać uwagę na szczegóły, których bym nie wyłapał samemu. No to powiedzmy, że potrzebuję tego i tego, nie? I widzicie, już nawet teraz, gdy o tym opowiadam, to sam dostrzegam to, że jakby wyrównuje się ten rachunek między kobiecością i męskością. No bo gdy ja mówię, że potrzebuję doświadczeń, to jest ta część moja, powiedzmy, kobieca. A gdy mówię, że potrzebuję wiedzy, to jest ta część moja męska, tak? Wiem, że też stworzyłem sobie tą kategoryzację teraz na potrzeby tej kontemplacji, ale jakby to jest, to funkcjonuje i to istnieje i jakby potrzebujemy i jednego i drugiego i jedno bez drugiego nie jest w stanie funkcjonować. To jest też kolejny aspekt, który mnie na przykład zaskakuje, to jest to, że jakby kobiety lubią być zdobywane przez mężczyzn, nie? Gdy kobieta zaczyna zdobywać mężczyznę, to jest to tak kulturowo uznane, jakby nie miała wartości, tak? I się jakby narzucała. To mężczyzna ma zdobywać kobietę. Albo to, że jesteśmy biologicznie troszeczkę inaczej uwarunkowani, że kobiety mimo wszystko mają mniejsze ciała, tak? Biologicznie. Faceci są fizycznie silniejsi. No tam wiele z tych aspektów. Ale no jednak te różnice są, nie? I dotykają jakiejś tam części naszego życia. Jakby też widać, że dzisiejsze społeczeństwo no idzie trochę w takim kierunku równości, nie? Tego się już też nie da uniknąć. Niektórym się to podoba bardziej, innym mniej. Ma to swoje plusy, ma to też swoje minusy.
Jakby jest też dużo takich mechanizmów zwrotnych, które nas uderzają, jakby gdy staram się agresywnie wprowadzać tą równość, tak? Jakby agresywne, czyli takie natychmiastowe, dominujące wprowadzanie równości przeczy idei równości, nie? Rozumiecie, o co chodzi, nie? Jakby takie narzucanie równości na siłę, no przestaje być równością. No ale gdzieś to tam mimo wszystko jakby jest nam potrzebne, bo wydaje mi się, że chyba pragniemy tego komfortu, nie? Czy tego wewnętrznego spokoju, czy tej takiej równowagi. Czy też dostrzegamy ograniczenia aspektu dominacji, kultury, konsumpcjonizmu, tej walki o to, kto jest lepszy, kto jest silniejszy, kto ma więcej. Co jest często też jakby wśród mężczyzn takie nacechowane taką właśnie agresją, nie? Ale też często zderzam się z poglądami, że nie tylko to dotyczy mężczyzn, ale wśród kobiet też to występuje, jakaś tam zazdrość czy coś takiego. Jakby to są znowu te tematy takie bardzo subiektywne, bardzo, bardzo kulturowe, nie? Ale też jakby jedna rzecz, która jest dosyć ciekawa, to jest to, że jakby kobieta przez tą cechę takiej przynależności właśnie do tej ziemi jest bardziej taka osadzona w materii, a mężczyzna przez tą taką cechę poruszania się wśród idei jest bardziej taki osadzony właśnie w duchowości, nie? Przynajmniej mówię tutaj z punktu widzenia tej duchowości, powiedzmy takiej trochę idealistycznej, może też po części Advajty i takiej powiedzmy rozumowej, nie? Jakby z mojego punktu widzenia są troszeczkę inne style nauczania, jak patrzymy na nauczyciela, który jest mężczyzną, a nauczycielkę, która jest kobietą w kwestii duchowej, nie? Ale to też jest taki, wydaje mi się, bardzo subtelny temat i wydaje mi się przynajmniej, że jakby kobiety idą bardziej w stronę bezwarunkowej miłości, czy takiej spontaniczności i też kreatywności, a mężczyźni idą w tą stronę taką bardziej intelektualną, rozumową, taką wiecie, zen, nie? Taką świadomościową, taką musisz być stoicki, skup się na uważności, na obserwacji. Chociaż, no mówię tak, jakby po części to się też uzupełnia. Ja na przykład, gdy wszedłem na drogę duchową, zacząłem odkrywać tą swoją stronę bardziej wrażliwą, nie? Taką właśnie recesywną, taką właśnie wewnętrzną. Emocje, uczucia, jakie wiecie, bycie, nie? Bycie. I to też trzeba uważać, bo jakby mężczyzna może być obezwładnięty? Czy to po polsku? Może być przygnieciony przez swoją strefę kobiecą. przez kobiecość, tak? A kobieta może być przygnieciona męskością. I wtedy to tak może dziwnie wyglądać, nie? Mówimy wtedy o męskiej kobiecie albo o zniewieściałym mężczyźnie, nie? Można się też na przykład urodzić. Kobieta może być bardziej taka właśnie męska, facet może być taki kobiecy. No pewnie stąd te różnice takie płci teraz narosły, nie? No, wydaje mi się, że czeka nas ogólnospołeczna zmiana przekonań na wielu płaszczyznach, na wielu gruntach i jakby bo dotykamy teraz kwestii pluralizmu, czyli możliwości zaistnienia wielu różnych perspektyw jednocześnie, nie? A pluralizm sprawia, że zaczynamy troszeczkę się gubić w pojęciach i ideach, bo jest ich dużo. A nasze umysły mają ograniczone zdolności do utrzymywania w głowie koncepcji. Czyli jakby mamy ograniczoną ilość koncepcji, którymi jesteśmy w stanie operować albo bawić się na daną chwilę. Jak jest ich za dużo, to czujemy po prostu przytłoczenie, nie? To też jest powód, dlaczego właśnie ludzie tak się buntują często. Jak pojawia się temat LGBT, LGBT i mamy jakby tą taką walkę właśnie liberalistów i konserwatystów. Ale to też właśnie taki trochę złożony temat, nie? No i
To też jest powód, dlaczego takie uproszczenia w stylu białe, czarne, kobieta, mężczyzna, kobiecość, męskość ułatwiają nam po prostu życie, nie? Bo mimo wszystko jakby trochę nasz mózg operuje na tej zasadzie tak, nie. I to wybieram, to odrzucam. Tym jestem, tym nie jestem. To jest takie, wiecie, wydaje mi się, fundament naszego przetrwania, naszej egzystencji, naszego wyboru. Dualizmu. Tak myślę. Przyjrzyjcie się sobie i tak zobaczcie, w jaki sposób wasza płeć kształtuje waszą rzeczywistość. Płeć w jaki sposób kształtuje rzeczywistość. I pomyślcie o tym. Tak. Dla siebie, nie? Co przyjdzie wam po prostu do głowy? Tak, na spokojnie. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia następnym razem. Miłego. Elo, buźka.